Łukasz Wiśniowski, vloger, Kanal Plus Sport, Food Truck, kiedyś Łączy Nas Piłka, frontman tego kanału, który zdobył wielką popularność, a dzisiaj mnóstwo ludzi chce być popularnymi, łapie za kamery, łapie za komórki, chce się przebić w gąszczu YouTube'owym, stworzyć fajny kanał, stworzyć fajne treści, a to nie jest takie proste. I co byś radził tym początkującym? No to właśnie przede wszystkim poradziłbym to, żeby nie chcieli być znani. To jest jakby zasada numer jeden, żeby znaleźli sobie na początek, na sam początek swoją niszę, coś takiego, co ich naprawdę interesuje, a co nie jest jeszcze wyeksploatowane jako temat i próbowali się przebijać przez tę niszę. Czy ty dzięki temu, że byłeś tak blisko kadry, byłeś jeszcze mocniejszym jej kibicem, czy starałeś się jednak trzymać do tego wszystkiego dystans, bo jednak robiłeś dziennikarską robotę? Zdecydowanie stałem się jeszcze mocniejszym kibicem i to we mnie jest tak mocno zakorzenione, że zostanie ze mną chyba do końca życia. Dzisiaj jak oglądam mecze reprezentacji polskiej, to bardzo się stresuję i bardzo przeżywam moment, w którym na przykład reprezentacja przegrywa. Te osoby, które mnie znają słabo, być może wyda im się to dziwne, bo raczej wydaje im się gościem, który ma dystans do rzeczywistości, ale te osoby, które znają mnie dobrze, wiedzą, że po takim na przykład przegranym meczu kadry, to lepiej przez dwa dni się do mnie nie odzywać, bo chodzę z truty. I to we mnie siedzi strasznie, więc to, te emocje są zdecydowanie mocniejsze. A Łączy Nas Piłka, Łączy Nas Film tutaj podczas Football Film Festival. Trudno jest, myślisz, zrobić film o futbolu, dobry dokument. Bardzo trudno jest zrobić dobry film dokumentalny o piłce. Zakładam, że jeszcze trudniej, patrząc na rynek, jest zrobić dobry film fabularny na temat piłki nożnej. To jest coś, czego w ogóle kompletnie na rynku brakuje. Natomiast dokument jest zrobić trudno, dlatego że przede wszystkim trzeba mieć know-how filmowe, trzeba mieć know-how reporterskie, trzeba mieć umiejętność zbudowania narracji, stworzenia historii i trzeba tę historię znaleźć. A historia na film to nie jest każda historia o piłce, więc wydaje mi się, że to jest trudność tego wszystkiego i dlatego dzisiaj też myślę, jeszcze ten rynek nie jest aż tak nasycony, bo opowiadanie tych historii to nie jest opowiedzenie o tym, że Cristiano Ronaldo się super dogaduje ze swoim synem i nagrywanie ujęć, jaką mają sielankową atmosferę w domu. Bo nie wiem, czy to jest dokument. To jest jakaś PR-owa sztuczka, którą nas się karmi, a prawdziwy dokument z krwi i kości, zrobienie czegoś takiego, to jest bardzo trudna sztuka.